Nowa Biedronka w Jaworznie? Niewykluczone, że już wkrótce na terenie, na którym obecnie znajduje się nieużywany gmach dawnej szkoły podstawowej nr 6, stanie nowy market Biedronka. Z nieoficjalnych informacji, jakie otrzymaliśmy od czytelnika, wynika, że mieszkańcy bloków przy ulicy Cyprysowej 7 w Jaworznie otrzymali w ostatnich dniach pismo z Urzędu Miejskiego na temat planowanej inwestycji. W liście czytamy też, że z informacji, które pozyskał w Urzędzie Miejskim jeden z mieszkańców wraz z mapką planowanej inwestycji, okazuje się, że inwestor planuje budowę sklepu spożywczego pod samymi oknami okolicznych bloków i domów. Czy faktycznie tak będzie? Były gmach szkoły podstawowej nr 6 niszczy się z dnia na dzień. Powybijane szyby w oknach, śmieci, gruz. Widok zdecydowanie nie jest zachęcający. Co na to mieszkańcy? Tu zdania faktycznie są podzielone. No, powinni coś z tym zrobić, ale co tu może być to? To jest nie moja sprawa. Wie pan, jak nawet wstyd, jak od ulicy tam idą i samochody jeżdżą i wszystko i się władza nic z tym nie przejmuje. Przychodzą, okna wybijają, dzieci bez przerwy tu siedzą, nikt nie pilnuje. No, to niech lepiej ta Biedronka będzie. Nie milkną też komentarze w internecie. W tym wypadku komentujący wskazują, w swojej opinii, dogodniejsze lokalizacje dla nowego marketu, bo na przykład nie ma jeszcze Biedronki w Byczynie. Zwróciliśmy się do biura prasowego sieci Biedronka z prośbą o potwierdzenie tych informacji. W wiadomości zwrotnej czytamy, że sieć na bieżąco analizuje potencjalne lokalizacje pod kątem zapotrzebowania klientów na sklepy sieci Biedronka. Co do zasady nie komentuje jednak z wyprzedzeniem planów związanych z otwieraniem nowych placówek sieci. Czy Biedronka na Pechniku faktycznie powstanie? Z pewnością dowiemy się już niebawem.